witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z Gliwickiego Parafialnego Ogrodu. Mamy dzisiaj 31 maja 2023 roku i jak zwykle czytamy w codzienniku biblijnym Słowo Boże, a czytam najpierw z psalmu 30 i 12 wiersza. Zamieniłeś w taniec moje narzekanie, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a opasałeś mnie radością. I drugi tekst. Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. List Pawła do Rzymian, 15 rozdział, 13 wiersz. I fragment pieśni Tomego Walkera. Zamieniłeś w taniec moją skargę i płacz, nie mogę już milczeć. Będę Ci śpiewać, wypełniony radością Twą. Moi drodzy, jakże często słyszymy, pytając kogoś, co słychać, cały bagaż związany z narzekaniem. A, znowu poniedziałek, znowu ciężko, znowu jakaś podwyżka, znowu jakieś coś. Czy my potrafimy jeszcze się cieszyć? Ktoś przewrotnie może powiedzieć, no dobra, ale z czego się mam dzisiaj cieszyć? Wojna za wschodnią granicą, inflacja, widmo znowu, zachorowania jakiegoś i tak dalej, i tak dalej. I nakręcamy się. Najlepsze jest to, kiedy słuchamy jakiegoś newsa informacyjnego, który polega na tym, że coś być może się wydarzy, potem przez miesiąc media to wałkują, my się nakręcamy, żyjemy tym, a później się okazuje, że na przykład tego nie ma, albo to po prostu jest. No i co to daje, że tym żyjemy przez na przykład miesiąc czasu i tracimy czas na różnego rodzaju dyskusje, zamartwianie się i tak dalej. Moi drodzy, dzisiaj mam inną propozycję, żebyśmy na chwilę usiedli, spojrzeli na piękną pogodę, spojrzeli, jak cudownie został świat stworzony, przypomnieli sobie, jakiego cudownego Boga mamy i pomyśleli o nadziei, którą Pan Bóg nam oferuje poprzez swoje słowo, zbawienie, to wszystko, co do nas przygotował już tu na ziemi, ale później też w wieczności. I zapewniam, moi drodzy, że jedynie Bóg, nikt inny, żadne wybory, prezydent, nie wiadomo kto tam jeszcze, nie jest w stanie zapewnić nam szczęścia i pokoju, o którym jest dzisiaj mowa w Słowie Bożym. Także dzisiaj gorąco zachęcam do przeczytania jeszcze raz dzisiejszych tekstów, pomyślenia o tym, z czego mogę się cieszyć, co może dawać mi radość, nadzieję i po prostu żyć Bożym pokojem i tą nadzieją. I tego wszystkiego Wam i sobie życzę 31 maja 2023 roku, a jutro już czerwiec. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.